Dzień dobry, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym, a dzisiaj temat kurczak reszczy urosną. <grych> tak i nie. Wiadomo, że bez kalorii z powietrza to człowiek nie urośnie, tak to nie działa, więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby budować muskulaturę, to absolutnie musi jeść. I tak jak powiedziałam w jednym filmie dotyczącym kalorii, że z jednej strony nie liczymy kalorii, nie róbmy tego, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy budować muskulaturę, to Trzeba te kalorie liczyć, bo że tak powiem, z powietrza się nie urośnie. Jeżeli ktoś, na przykład taki budowy jak ja, ma 26 kg mięśni, a znam osoby, które ważą 100 kg, mają 80 kg mięśni, to zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica. No, może przesadziłam 80, 50 kg mięśni. Czyli te osoby mają tyle mięśni, ile ja cała ważę. To te mięśnie potrzebują ogromnej ilości materiału energetycznego. To nie zadziała. Można to przyrównać do tego, jak mamy samochód mały, jak mamy samochód duży, to czy taki sam silnik do małego włożymy i czy taki sam silnik do dużego włożymy? No nie, bo duży na małym silniku nie pojedzie, za mało koni. Tak to działa w naszym organizmie, więc jak mamy duże ciało, dużo mięśni, to potrzebujemy dużo jeść. I żeby te mięśnie zbudować, też trzeba dużo jeść. No dobra, ale ciężko jest zbudować ciało, jeżeli to jest. Nieekonomiczne, tak? No, łatwo sobie to wyobrazić. Po co nasze ciało miałoby mieć tak dużo mięśni? Po co? Nieekonomiczne, bo raz, że to jest ciężkie, obciąża stawy, ciężko się biega, ciężko się rozpędzić, stajemy się tacy nieruchawi, um, ciężko się podrapać, tak? Stajemy się takim troszeczkę, jakby nie patrzeć, inwalidami w niektórych sytuacjach. Ja mówię już o takich dużych przerostach mięśniowych. Um, I dla naszego ciała to nie jest ok, tak? Czyli nasze ciało buduje muskulaturę po co? Nie po to, żeby ładnie wyglądać, tylko nasze ciało buduje mięśnie po to, żeby sobie poradzić z większym obciążeniem. Czyli, na przykład, osoba, która będzie kopać rowy łopatą, będzie miała większą muskulaturę, na pewno będzie bardziej widoczna ta muskulatura, może nie będzie tak, że pręgi będą, bo to jest jeszcze kwestia odtłuszczenia sylwetki, tak? Bo można mieć mięśnie, tak jak strągomianie, mają mięśnie są tacy dość otłuszczeni, bo u nich generalnie liczy się tylko to, żeby była siła, więc jeżeli zależy nam na sile, no to potrzeba raz, że więcej jeść, dwa, że potrzebny jest trening, trening, który powoduje, rozbudowa mięśni, no bo po co miałoby się rozbudować mięśnie? No żeby coś dźwigać, tak? Więc jak często ktoś jest otyły, to często też ma więcej mięśni, bo musi nosić zwiększony ciężar ciała. Czyli jeżeli ktoś pracuje fizycznie, najprawdopodobniej ma, będzie miał większy poziom mięśni niż osoba, która sobie tam pracuje w biurze i tam zastuka na klawiaturce, nie? Więc żeby te mięśnie mieć i żeby rosnąć, to trzeba mieć trening. I najlepiej, jeżeli to będzie trening oczywiście siłowy, i najlepiej, jeżeli to będzie trening coś na zasadzie trochę interwałów, bo też ciągły trening, ciągły trening spowoduje, że te mięśnie może siłę będą miały, ale się nie będą rozbudowały. To tak jak popatrzymy na maratończyka i na sprintera. Sprinter ma dużą muskulaturę, maratończyk ma małą muskulaturę, bo maratończyk ma mieć przede wszystkim wytrzymałość, a sprinter szybkość, więc żeby ten mięsień był silny, i potrafię na przykład podnieść 10 razy ogromny ciężar, no to on się rozbuduje. Ale jak my chcemy mieć wytrzymałość mięśniową, czyli podnieść 50 razy, ale mniejszy ciężar, 50 dużego się nie da, to te mięśnie będą po prostu smuklejsze. No i sam kurczak i ryż tutaj nie pomoże, no. no nie pomoże. Kurczak to białko, ryż to węglowodany. I tak się utarło, że taka jest dieta kulturystyczna, kurczak, ryż, kurczak, ryż i tak 4 albo 5 razy dziennie. Oczywiście coś w tym jest, no bo to jest białko, co są węglowodany, to są kalorie, czyli wszystko mamy, brakuje nam jeszcze w tym wszystkim tłuszczy, brakuje nam innych składników, bo to, że ktoś ma duże mięśnie, jak już powiedziałam w ostatnim filmie, to nie znaczy, że jest jednocześnie zdrową osobą. No ale te przyrosty są do pewnego momentu, a niektórzy są mocno przerośnięci. I co teraz zrobić, żeby być przerośniętym? No, tutaj z pomocą często wchodzą substancje typu testosteron czy jeszcze jakieś inne sterydy anaboliczne, które budują, anaboliczne, budujące, tak? Testosteron jest hormonem męskim. On powoduje, że wzrasta na muskulatura, że obniża się poziom tkanki tłuszczowej. To tak jak u kobiet, takim fajnym. Hormonem jest na przykład estrogen, ale on czyni kobiecą sylwetkę kobiecą. Dlatego też kobiety, które mają nadmiar androgenów, męskich hormonów, często są takie bardziej męskie. A to się dzieje w insulinoporności. Stajesz się takie bardziej kwadratowe, stajesz się takie masywniejsze. Często wąs się pojawia, może się głos zmienić dalej. No i też tak zauważono, że dzisiaj ci mężczyźni są też tacy że tak powiem, smuklejsi, jak idziemy tak do sklepu i chcemy kupić ciuchy dla siebie, dla kobiety, możemy pójść na dział męski, w sumie też coś tam znajdziemy, tak? Podejrzewa się, że to jest kwestia obniżenia się poziomu testosteronu u tych mężczyzn, co może być wywołane tak zwanymi hormonalnymi zaburzaczami. Tutaj hormonalnymi zaburzaczami mogą być na przykład soja, która jest powszechnie stosowana w żywieniu zwierząt, aczkolwiek ciężko jest znaleźć badania, które to jednoznacznie udowodnią. Natomiast, już wystarczy, to tak na zdrowy rozsądek, że ta sojowe z wyciągami z soi są podawane kobietom w menopauzie, kiedy spada poziom estrogenów, nie? Czyli podawane są po to, żeby wzrósł poziom estrogenów. No to Hmm, jeżeli kobieta ma wzrosnąć poziom estrogenu, to co mężczyzną nie wzrośnie. Kolejna rzecz, na przykład niedosypianie, stres, praca taka, jak to mężczyźni dzisiaj, taki wyścig szczurów chomiczek w takim kołowrotku, nie? To też obniża poziom testosteronu. No i kolejna rzecz, brak wysiłku fizycznego to też jest czynnik obniżający poziom testosteronu i dodatkowo hormonalne zaburzacze typu bisfenole, plastikowe opakowania, czy jakieś tam dodatki takie. Hmm, takie chemiczne jakieś tam, no glifosat, który dzisiaj jest powszechny, czy DDT, czy, czy inne, które część z nich jest za, już za, za zabroniona, ale gdzieś mimo wszystko znajduje się na przykład w rybach. E, więc to jest dzisiaj realny problem, nie? E, I teraz są tacy mężczyźni, to się tak trochę chyba podzieliło. Dużo jest takich mężczyzn, takich, wiecie, e, takich kobiecych. No i dużo jest takich mężczyzn, którzy sobie jednak wzięli za punkt honoru wyglądać jak drwale. I bardzo często z pomocą pewnych środków właśnie doprowadzają do takiej sytuacji. Więc widzimy, jak działa testosteron. Osoby, które sobie testosteron wstrzykują, często są po prostu większe. A osoby, które sobie nie wstrzykują testosteronu, bardzo często mają problem z jego poziomem. Stają się tacy bardziej kobiecy. Więc widać, że to testosteron w dużej mierze ma wpływ na budowę sylwetki. No i teraz trzeba zrobić tak, żeby to wszystko zagrało, żeby był testosteron. Są oczywiście naturalne metody podniesienia poziomu testosteronu. Tak jak już powiedziałam, no kilka tych metod jest, tak? Czyli trening z obciążeniem, wysypianie się, seks też podnosi poziom testosteronu. Um, na przykład ashwagandha zauważono, że też, no aczkolwiek to nie jest tak, że jak sobie tylko łykasz ażwagandę, to już tam się wszystko podniesie. Rzęsień syberyjski bodajże... Kolendra, prawdopodobnie. No tutaj radzę, żebyście jeszcze sobie dodatkowo to sprawdzili, natomiast absolutnie wysypianie się, redukcja stresu, kontakt z przyrodą, czerwone mięso, cholesterol w diecie, jaja, tłuszcze zwierzęce. No więc kurczak znowu to nie bardzo, nie? Więc jak nam tak zależy, ale osoby, które biorą sobie z zewnątrz testosteron, to nie ma znaczenia, bo dla nich najważniejsze jest białko. Testosteron już sprawi, że to białko się wbuduje. Ale jeżeli takimi jesteście naturalsami i chcecie tak bardziej naturalnie, to lepsze jednak będzie czerwone mięso niż mięso kurczaka, które jest mocno podstymulowane różnymi antybiotykami. Zresztą dzisiaj widać, jak brojlery rosną bardzo szybko, więc to. Raczej nie jest do końca dobry pomysł. A ryż to niestety arsen. I to też zauważono, zauważyłam nawet sama w gabinecie, robiąc analizę pierwiastkowo-włosa, że jednak osoby, które spożywają większe ilości ryżu, mają niestety większy poziom arsenu, a arsen jest pierwiastkiem toksycznym dla naszego organizmu. Więc może zamiast ryżu lepsza by była gryka, komosa ryżowa, amarantus, kombinowanie z różnymi kaszami, a nie tylko ten ryż. No, tutaj wiadomo, chodzi o taniość, tak? bo jak ktoś ma dużo jeść. Co to, to kupę kasy kosztuje. Dlatego to jest z dwóch powodów nieekonomiczne trzymanie muskulatury. Nie każdego stać na taką ilość żarcia. I tutaj najlepiej mają ci, którzy są myśliwymi i mają własne uprawy. A z drugiego punktu widzenia organizm. no Utrzymanie takiej muskulatury trzeba więcej, więcej krwi wyprodukować, więcej naczyń krwionośnych, trzeba więcej wypić, trzeba serce musi szybciej działać, no bo to trzeba przepompować. Więc to nie jest takie proste, kochani. To nie wystarczy jeść kurczak ryż, ale bez jedzenia też nic nie urośnie, więc wszystko razem do kupy musi grać czyli musi grać testosteron, musi grać trening, musi grać um, jedzenie. No a u kobiet kobiety generalnie to mają dużo, dużo ciężej, żeby produkować muskulaturę, bo kobiecy organizm jest bardziej kobiecym organizmem, dlatego też kobiety często, które produkują muskulaturę, tracą miesiączkę na jakiś czas, Właśnie ze względu na tą większą masę y, zmniejsza się poziom u nich, y, poziom żeńskich hormonów, podnosi się poziom męskiego hormonu, co nie jest zawsze takie oczywiste. No. Warto sobie sprawdzić y, te poziomy y, we krwi i zobaczyć. Natomiast jak badamy, to badajmy całość: LH, FSH, testosteron, testosteron wolny, SHBG, ym, DH, y, AS y, w przypadku kobiet jeszcze estradiol. W przypadku mężczyzn w sumie też można prolaktyna, dodatkowo, progesteron, mm, ale również warto jest sprawdzić androstendion, bo może się okazać, że androstendion jest na prawidłowym poziomie, a testosteron chwilowo na przykład u kobiety jest na niskim poziomie. Pamiętajcie, że te hormony również warto testować w określonych fazach cyklu, w określonych sytuacjach. A już po więcej to oczywiście zapraszam do gabinetu, konsultujemy również przez Skype'a i wchodźcie na stronę www.ivandieta.pl w zakładkę Dietetycy. Tam więcej szczegółów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.